Boska TV y, to jest y, próba kontynuacji tego, co s, y, w zespole bardzo y, oddanych, y, kompetentnych, fajnych ludzi robiliśmy w kanale Religia TV. Jak wiadomo, ten kanał ulega wygaszeniu. Większość zespołu została zwolniona, ale ten duch, który opanował nas, kiedy robiliśmy tą telewizję, opanowuje nas dalej i chcemy to kontynuować już na własny rachunek i na własną rękę. Będzie to telewizja internetowa, do której przenosimy część pomysłów, jakie realizowaliśmy w Religia TV. Będą też nowe pomysły, będzie to nowa odsłona. Idziemy w, po tej linii, którą wskazują wszyscy fachowcy: że telewizja przeniesie się do internetu, że tam będzie wszystko oglądane, że tradycyjna telewizja traci swojego widza, więc stąd takie środowisko wybieramy, takie medium. Oczywiście to jest także podyktowane kwestiami finansowymi. Ponieważ yy, to jest dużo tańsze w produkcji, a my w to inwestujemy, my yy, ludzie, którzy. Yy, wzięli się za to świeccy, yy, którzy się wzięli za to oni inwestują w to własne pieniądze być może że dominikanie niedługo też doinwestują ten pomysł i będziemy starali się docierać do ludzi yy, za pomocą tego medium yy, z ewangelią z wiedzą religijną yy, także yy, chcemy dać ludziom szansę okazję na kontakt z księżmi, i to powiem bardzo świadomie i może to zabrzmić nawet prowokacyjnie, z księżmi, którzy chcą po posługiwać się, porozumiewać się zrozumiałym dla ludzi językiem. Mm. To, co to, to może być kontrowersyjne i nieprzyjemne dla wielu księży, jak to zaraz powiem, to to właśnie, że większość księży, przynajmniej w Polsce, których ja spotykam, których ja słyszę, począwszy od episkopatu, a skończywszy na zwykłych wikarych i zwykłych zakonnikach, żeby tu nie robić żadnej różnicy, posługuje się językiem tak hermetycznym, tak niezrozumiałym dla ludzi, że jest to jeden z, staje się to jednym z powodów, dla których ludzie przestają przychodzić do kościoła, interesować się kościołem, słuchać kościoła, bo go po prostu nie rozumieją, bo to jest nie ten język, który ludzie dzisiaj rozumieją.